Cześć, tutaj Michimi, a to jest mój gameplay z gry Don't Starve. Tak, ten gameplay jest na konkurs Sapphire i to prezentują są jurorami Husiek, Royo i T-Volt. Tak, i jak widać tutaj prezentuję wam z trzech perspektyw, jak widać grę w lewym górnym rogu, jak widzicie. Tu jestem troszeczkę bardziej rozbudowany, w lewym dolnym rogu troszeczkę mniej i w prawym górnym rogu. Znaczy wszędzie mniej więcej tak samo, tylko w lewym górnym rogu jest obóz, w prawym górnym rogu jest jak chodzę po tym świecie, a w lewym dolnym rogu jest świat jakby adventure, o którym za chwilę wszystko opowiem po kolei. Więc tak. Don't Starve to gra sandboxowa i można podzielić ją na dwa tryby. Taką czystą sandboxową, czyli survival, i jeszcze adventure. W lewym górnym i prawym górnym rogu mamy właśnie te dwa tryby, znaczy tryb survival, a w lewym dolnym rogu mamy adventure. Jak widzicie, gdy przejdziemy przez taką maszynę Wilsona chyba, to wtedy pojawiamy się w świecie, gdzie nie mamy żadnych z przedniego świata i tylko mamy maszynę, dzięki której możemy wyszukać takie przedmioty, które nam są potrzebne do wydostania się stąd, i takie itemy, które nam się losowo pojawiają. W tej chwili ja miałem flint na początek. Może to być na przykład pochodnia i różne takie. Lecz za chwilę wrócimy do świata adventure i teraz pójdźmy do świata survival. Głównie chodzi o to, żeby zebrać sobie na początku flint, patyki i zrobić sobie z tego pilof i siekierę. Siekiera jest potrzebna oczywiście do ścinania drzew. Jak zetniemy drzewo, to będziemy mogli zrobić sobie ognisko. Kilofem możemy rozwalać kamień, to jest oczywiste. Lecz w tej grze, szczególnie po tych nowych update'ach, trzeba bardzo uważać na gór, ponieważ on teraz bardzo szybko schodzi i trzeba bardzo szybko zbierać jedzenie. Bo bez jedzenia, no to jak wiadomo, można zginąć. Mamy również coś takiego jak poziom psychiki. Poziom psychiki nam spada na przykład w nocy albo w jakichś mrocznych miejscach. I jak nam spadnie poziom psychiki, to też możemy umrzeć. Jak widać, w lewym dolnym rogu nam się robi taki obraz jak zalodowacony, to znaczy, że jesteśmy jakby niedługo możemy zamarznąć na śmierć, więc trzeba jakby ogień. Jak widać, zapaliłem krzaczki i tutaj mi się ogień pozwolił mi na to, żeby no, nie miał tej otoczki takiej, żeby nie zmarzł. I tak, kolejnym tutaj w prawym górnym rogu mi się generuje świat. Ten świat to jest podziemny świat. To są różne cave'y, takie różne generować, to one się pojawiają pod takim nietypowym kamieniem. Trzeba ten kamień zwalić i wtedy to będzie zejście na dół. Jak widać, mam taką buźkę w ręce. Ta buźka to jest modyfikacja, jej nie będę opowiadał, bo to dali tak po prostu do Don't Starve'a. I co tu jeszcze powiedzieć? Ta gra jest pod względem rozbudowy bardzo rozbudowana. Wiem, że rozbudowa. No, ale na przykład dużo itemów, które jest powiązanych, na przykład, że potrzebna jest logika, żeby nam się tak szybko jedzenie nie traciło, bo nie ma jakąś swoją też jakby datę ważności. A w prawym górnym rogu jeszcze raz, na chwilę tak przerwę, w prawym górnym rogu mam na głowie krzak. Jak go użyję, to wtedy mogę się jakby zamienić w krzak. To mi pozwala schowaniu się przed wrogami, lecz jeżeli mnie zaatakują, no to wiadomo, że będą mnie widzieli jak nawet te górze. W lewym górnym rogu właśnie się przespałem w namiocie, lecz radzę wam przespać w namiocie, albo jeśli mój Boże, jeżeli tylko macie dużo jedzenia, bo to od razu macie przygód, jak wstaniecie rano. Co tu jeszcze powiedzieć? Poziom psychiki, tak, bo zbytnio nic o tym nie powiedziałem. Są wszystkie postacie w nocy tracą psychikę, lecz ta postać, którą tutaj widzicie, ona
ona, jeżeli stoi przy ogniu w nocy, to wręcz ta psychika rośnie. Więc to jest dobre i chciałem też wspomnieć, że ta postać ma zapalniczkę, lecz zapalniczka i pochodnia nie daje takiego ciepła, żebyśmy nie zamarznęli, w sensie tak zamarznęli na śmierć. Również możemy łapać zwierzęta, króliki, hodować te osy i pszczoły oraz możemy trzymać ptaki. Ptaki pomagają nam, no możemy z nich jaja brać, jak ich damy jedzenie i takie różne. Gra naprawdę jest bardzo rozbudowana, chociaż jeszcze bardziej ją rozbudowują. Moje oczekiwania spełnia, naprawdę spełnia. Tutaj właśnie w dolnym rogu chciałem przygotować jedzenie. Potrzebujemy warzyw, mięsa albo czegoś. Jeżeli to damy do garnka, to wtedy ugotuje nam się potrawa. Ten trójkąt skryształem to jest manipulator zła chyba, czy tam dusz, nie wiem. Nie pamiętam do końca, jak to było. W lewym górnym rogu widać taką dynię, która za nami chodzi. To jest chester. Ten chester pozwala nam przenosić tyle ile slotów ma, tyle ile skrzynia i pozwala nam przenosić. Jak zdobyć takiego chestera? Musimy zdobyć taką kość z okiem jakby. I to właśnie, jak będziemy mieli w ekwipunku, to będziemy mieli takiego chestera. I powiem wam, że opłaca się mieć łopatę. Łopata, gdy rozkopiemy łopatą dół, to wtedy będziemy mogli zrobić. Znaczy, to wtedy albo nam wypadnie duch z tego grobu, albo może nam również wypaść safir, klejnot i takie różne. I to jest bardzo przydatne. W lewym dolnym rogu biłem się właśnie z pszczołą. Jak widzieliście, nie wiem czy teraz będzie, ale chyba będzie. Były takie duże karotki, znaczy te marchewki. I one z nich wychodzą te króliki, takie gigantyczne króliki. O, w lewym dolnym rogu widać ołtarz, tylko że już zniszczony. Ten ołtarz nam pozwala na. Jak zginiemy, to się jeszcze raz pojawimy właśnie przy takim ołtarzu, tylko jeden ołtarz, jedno życie. Jak widać, nie ma tam żadnego grobu ani nic na tym ołtarzu, ponieważ ja już zginąłem i. No i nie ma tego grobu. Bo tak to jest taka animacja, że on staje z grobu, ten grób się rozwala i tak. Co to jeszcze o tej grze powiedzieć? Wiem, że zależy jak macie ustawienie gry, ale jeżeli macie na normalnym, to po 13 dniu jakby mamy okres godowy tych mamutów. O, widać właśnie w prawym górnym rogu karotki mamutów i one wtedy mają takie czerwone zadki i nie radzę się do nich zbliżyć, bo one atakują, a na początku dużo damage zadają. I tak jak mówiłem, chyba mówiłem, że po 13-12 dniu tak różnie, to one właśnie to mają. Bo chyba w 5 dniu mogą już was wilki atakować. Wilki na początku naprawdę są mocne. Chyba że gracie takim mięśniakiem, to wam zbyt dużo nie zrobią, ale też radzę uważać, więc bardzo, bardzo polecam robić ogrodzenia. Też jeżeli teraz już dobiegamy do końca, jeżeli wcinacie dużo drzew na początku i macie w ustawieniach, że możecie mieć enty, czyli takie drzewa chodzące i atakujące was, to nie radzę wam dużo drzew ścinać, ale jeżeli już ścinacie, to wy pień, który pozostaje po nich, i wykopywać łopatą albo sadzić po prostu dużo drzew, bo inaczej te enty się wam zresetują.